Pa, ja tu jestem policjantem, proszę tędy, proszę tędy. Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, witam Was w kolejnym odcinku z wirtualnej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której możemy zostać kim tak naprawdę chcemy i dzisiaj zostaję policjantem. Będę kierował ruchem. Tak więc, drodzy widzowie, zostawcie łapkę w górę i zabieramy się tutaj za ciężką pracę pana policjanta, który porządku pilnuje. Proszę bardzo, play, znajdujemy się na środku ulicy. Zaraz tutaj wyskoczą samochody, więc trzeba tutaj się przygotować. Wiadomo, o co chodzi, prawda? Tak? Już jadą kierowcy, tak jest. Dobra, dzień dobry panom. Gdzie tutaj chcecie jechać? A, dobra, jadą bardzo wolno, więc tutaj musimy oczywiście jakoś zarządzić. Dobra, pan chce na wprost, proszę bardzo. Proszę jechać, pan chce też na wprost. Proszę, proszę, tutaj, tutaj. Proszę jechać tutaj. I tak mniej więcej wygląda praca policjanta według wirtualnej rzeczywistości. Jak widzicie, mam fajną czapeczkę, pewnie już wcześniej zauważyliście. Więc jestem tutaj już pełnoprawnym policjantem, mogę kierować ruchem. Proszę bardzo, pan pojedzie tutaj, pan chce tutaj, proszę. Więc to jest taki pierwszy poziom, na razie nic trudnego. Później może być troszeczkę... Pan chce jechać? A, prosto, przepraszam. Pan tutaj, no. Tak więc powoli kierujemy sobie tym ruchem, stoimy na środku skrzyżowania. Na razie nic trudnego się tutaj nie dzieje, ale później może być troszkę ciężej, bo na razie to są takie, wiecie, to jest takie proste, proste skrzyżowanie. Później może być trochę trudniej. O, przeszedłem, jej! Tak więc, o, udało nam się ukończyć. Runda skończona, round complete, round complete, round complete. Dziękuję. O, mieliśmy statystyki w ręku, ale gdzieś mi wypadły. No nieważne, kolejna runda. Nie możemy też tutaj... O kurde, z innych miejsc, z innych stron też jadą. Okej, dobra, jak mówiłem, nie jest wcale tak łatwo, bo teraz jadą nam kierowcy z obu stron i musimy po prostu robić to w ten sposób. Nie, Boże, ty tu, nie możemy spowodować korków przecież, co nie? Dobra, pan chce skręcić, to proszę. Pan chce skręcić, to proszę. Pan chce jechać na wprost. No, trzeba uważać, żeby tutaj wypadku nie spowodować, bo wiecie, na razie niby tak łatwo, ale może się okazać, że wcale nie jest tak łatwo. I zaraz tutaj nam wyskoczy jakiś szalony kierowca. W ogóle pewnie możemy spowodować wypadki, więc to też sobie zaraz zrobimy. Trzeba tutaj potestować takie możliwości. Na przykład każmy mu jechać tu. Aha, nie mogę. Dobra, każmy mu jechać tu, a temu tu, a temu tu, a temu tu. Jakbym kazał im jechać w złej kolejności, round complete, super. Co to jest? Co jest grane, UFO? O co chodzi? Jakaś bonusowa runda. Alo, co tu się dzieje? Jak jestem atakowany tutaj? Gincie! Co to ma znaczyć? To miało być tylko zwykłe skrzyżowanie. Jesus! Super blast, dobra. Atakują mnie! Co jest grane? Dobra, super blasta puszczamy. Jesus! Halo! Ja miałem być tylko zwykłym policjantem, a nie jakimś super bohaterem. Co tu się dzieje? Ała, oberwałem. Niech ta runda się już skończy, błagam. Dobra. Okej. Jak tutaj jest niebezpiecznie, o co tutaj chodzi w ogóle? Dobra, już ostatnie trzy. Wow. Bonus ała, co to miało znaczyć? Jakiś bonus? Co tu się dzieje? Ja myślałem, że to jest zwykłe skrzyżowanie, a tu jakiś atak kosmitów na nas. Co jest? Dobra. Znów mamy dzień. Tak więc kolejny zwykły dzień jako policjant. Było niebezpiecznie w nocy, muszę wam powiedzieć. Ale już wracamy do zwykłego dnia. Nic tutaj złego się nam nie dzieje. Halo, pan chce jechać tu? Pan tu? A pan tu? Aha, nie mogę mu... A mogę ci... Mogę panu kazać? Czemu tam? Jest wkurzony, dobra. Tam, tam. Jejku, za ciężko się tutaj... Wow, o Jezu! Spowodowałem wypadek jakimś cudem. Jak do tego doszło? Dobra, proszę, proszę jechać, proszę, proszę.
Tak, tak, proszę, proszę, tędy. Dobra. Okej, okay. A pan to niech jedzie tam. Cyk, jest wkurzony. Dobra, już tutaj proszę. Cyk, dobra, jest na razie spoko. Troszkę już się robi ciężko, jak widzicie. Mamy dzisiaj większy ruch, chyba jest jakiś dzień targowy albo coś. Nie wiem, co się dzieje z tymi ludźmi. Ło Jezu! Upsi! Przepraszam, jestem pierwszy dzień na służbie, czy coś. Każdemu może się zdarzyć wpadka, prawda? Dobra, tu jest zablokowane. Udało się, okej, okay, zobaczmy tutaj nasze statystyki. 65 samochodów, 2 wypadki spowodowałem i zniszczone mienie razy 1. Okej, okay, spoko. Huh, wave numer 5. Spoko, no to lecimy. Pa, 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 ra, ra, ra. Mam sobie jechać tak. Proszę, proszę i proszę. I uwaga! O Jezu, blisko było, prawie się zderzyły. Tak, panna wprost. O, jest wkurzony, już, już, pana tutaj puszczam. Nie chciałbym... Jakie skrzyżowańsko. Co tu się dzieje? O kurde. O panie! To niezły numer. Jak ja chyba tutaj nie powinienem kierować ruchem. Tak mi się wydaje. No ale cóż, dobra. Jest spoko. O, pan się wkurzył. Proszę jechać tutaj. Proszę się nie denerwować. Ja tutaj nad wszystkim panuję. Zaraz mandacik wlepimy tutaj. Dobra, tędy. Tędy. Okej, okay, spoko. No nie, znowu się zderzyły. No nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Tak, ten musi poczekać. Dobra. Tego też jeszcze nie możemy puścić. Teraz możemy go puścić. Dobra, widzicie? No nie jest takie proste. Na początku spoko, spoko, co nie? Sobie jadą samochody, nic skomplikowanego. A teraz co się dzieje, co nie? Cyk i cyk. O nie, znowu to zrobiłem. Okej, okay, udało się. Ledwo co? Proca, co to ma znaczyć? Znowu jakaś minigierka. Z procy tym razem strzelamy. What the hell is going on? O kurde. Powiem wam, że te minigierki nie są łatwe. Są trudne. Ciężko się z procy strzela. Może jakoś tak powinienem. Jest, dobra. Ale fart. Chyba już załapałem, o co chodzi. Trzeba pod odpowiednim kątem to trzymać. A to miało być zwykłe skrzyżowanie. Co jest grane? Nie. 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 Jakie szybkie te kaczki. Jakie ciężkie do trafienia. Ale dobra, coś tam udaje mi się trafiać. To są tylko bonusowe rundy, więc wiecie, tutaj... nic skomplikowanego, prawda? Bęk? No, giń! Trafiłem ją na taką odległość. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, naprawdę. Bonus complete! Super, udało się. Dostaliśmy... Co w ogóle dostaliśmy za bonusy? Nie mam pojęcia. Ale dobra, ukończono, super. Tak więc lecimy z kolejnym dniem. Fala numer 7. Aha, tu jest jeszcze czas, dobra. Czyli czas, jaki mamy, żeby ukończyć to, tak to rozumiem. Pa, 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 ja tu jestem policjantem, proszę tędy, pan tutaj, proszę. Ja wszystko tu się, wszystkim, pan policjant w porządku pilnuje. Idealnie, co nie? Cyk, pyk. Szczerze powiedziawszy, nie chciałbym tak cały dzień kierować ruchem, tak wam tutaj powiem. To byłoby z deka nudne. Tak cały dzień stać i tylko kazać ludziom jechać tu albo tu. Ale się wkurzył. Dobra, proszę już tutaj się nie denerwować. Cyk. No nie! Co zrobiłeś? Co za palant? Nie robi się tak. Dobra. Tędy. Pan tutaj. No i znowu. Patrzcie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Wypadek spowodowany po raz kolejny. O dobra, to się akurat udało. Dobrze, tutaj. Pyk, puszczony. No nie wierzę, przecież co to ma znaczyć? Dobra, czy oni po prostu powodują wypadki, bo są wkurzeni, czy o co chodzi? Dobra, proszę, proszę jechać, się nie przejmować niczym.
tutaj, proszę jechać tutaj, się, no, no, dobra, tędy, okej, okay. Cars left, jeszcze 4 samochody, raz, dwa, trzy i prawdopodobnie to już będzie ostatni, tak, nie, jeszcze dwa, proszę skręcać, no i pięknie udało się, runda ukończona, yeah, round complete, super, będziemy mieli teraz chyba trzecią minigierkę, o ile się nie mylę, jakoś tak, zobaczmy co tym razem się wydarzy. Okej, nic się nie wydarzyło, bardzo dobrze. No to co, kolejny dzień, co nie? Kolejny dzień tutaj jako pan policjant. Nie jest lekko, ale wiecie co? Damy sobie radę tutaj. Bez problemu. Cyk. Proszę jechać. Proszę jechać. I proszę jechać. Nic się nie powinno tutaj złego zdarzyć. Ile mamy jeszcze aut? 24, dobra, jeszcze trochę i będzie zmiana. Tak, tędy. Pan dokąd chce jechać? Tu chce pan jechać, proszę. Pan chce jechać tu? Nie ma problemu. Nie zderzą się. A! Wykalkulowane, co nie? Wykalkulowane wszystko. Proszę jechać prosto. Proszę tutaj skręcić. Pan chce prosto, już się pan denerwuje, tak? Proszę się nie denerwować, wszystko jest pod kontrolą. Wow, 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 wow. Było niebezpiecznie przez chwilę. Ale to się skomplikowane zrobiło, wiecie? No już, już, spokojnie. Co jest? Przecież proszę się... Tutaj chce pan jechać. Boże, ja pana źle pokierowałem. No, to niezły numer. Hop. Hop. Dobra, jedźcie, jedźcie. Ile jeszcze zostało? 5. To już niedużo. Już końcówka prawie. Pan chce na wprost. Proszę. Proszę tutaj. Proszę skręcać. Teraz pana kolej. Dobra. Co jest grane? No już. Jezu, ci ludzie są upierdliwi. Dobra, ostatnie auta. Jeden, super, ukończone. Huh, nice. Round complete, hit to start. O co chodzi? Hit to start. No. Czym mam go hitnąć? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czym go uderzyć. Hit to start. No. A też mogłem tak robić. Stop, proszę się zatrzymać. Też mogę różne gesty robić, a nie zauważyłem. Hit to start. No i chyba w tym miejscu się zablokowałem, bo nie wiem co zrobić, tak prawdę mówiąc. Hit to start. Ja nie podejdę tam przecież. Nie ma szans, żebym tam podszedł. A nie mam czym za bardzo... O! Okej. To zmienia postać rzeczy. To całkowicie zmienia postać rzeczy. My to po prostu mamy rzucać w samochody, tak? Dzisiaj jesteśmy bezdomnym, który rzuca w samochody we wkurzonych kierowców. Okej, okay, spoko. Tak więc to jest... Aha, to jest bonusowa runda. Ale nie mam zbyt dobrego zasięgu, niestety. Co do tego, jak widzicie. Ej, halo, proszę we mnie tutaj... Nie rzucać. O kurde, czy my mamy powodować wypadki teraz? Co tu się dzieje? A masz! Ha, rzuciłem go puszką. Nie doleciało. Może butelką powinienem go cisnąć. Jak sądzicie? A nie wiem, czemu rzucam tak z całej siły, jak to wystarczy. Odpowiednie wyczucie. I powinno się udać. Ha, ha, ha. Pośliznął się na ogryzce. Ha! Co za głupota. Ale dobra, jest nawet zabawnie. Ała! Okej, okay, bonus complete. Tak więc udało nam się ukończyć kolejną rundę. No i dobra, słuchajcie, w tym miejscu będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał odcinek z pana policjanta. Tu sobie spauzujemy. Quit round, yes. Tak, na razie sobie zakończymy. Round failed, ale spoko. Tak więc pograliśmy sobie troszeczkę. Bonusowe gierki też odkryliśmy. Alien Attack, Traffic Buffet. Chyba tak, to jest to, co rzucaliśmy. Jeszcze jest Beard Hunt.
Beard Hunta też graliśmy, chyba wszystkie odkryliśmy. Tutaj z tego co widzę, Wave, byliśmy na piątej fali, więc tych fal jeszcze jest trochę. Jak zostawicie dużo łapek w górę, to myślę, że nagram kolejny odcinek, ale jeszcze na tym się zastanowimy, tak więc zostawiajcie łapki w górę. Ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!